Siemaneczko, jestem Pepetrym Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj sobie pszenicę. Na moim gospodarstwie, na bycie, to było przeżyto. Nie wypaliło. Więc to, żeby pola nie marnować, nie siać kukurydzy, nie wiadomo ile. Bo plan kukurydzy jest znaczka inny. A to już mówiłem w poprzednim odcinku. Więc siejemy sobie pszenicę. Tutaj po trwalnym pszenicie. To no, po prostu nie wypaliło. Ale żeby mówię, pola nie manować, przyjmijmy sobie pszenicę. Nie wiem jak to wyjdzie. Myślę, że w tym roku, znaczy inaczej. Teraz, no nie spierdzielę tego. Jednak. I prawdopodobnie dopasuję sobie inne środki. Może zadzwonię do kogoś, kto się bardziej zna, jakiś przedstawiciel handlowy odnośnie właśnie środków ochrony roślin. Bądź może nawet chłopacy, którzy mieli właśnie nawozy, będą mieli właśnie taką, no, zaufaną osobę, która będzie mogła mi dopasować tak środki, bym mógł sobie komfortowo i ładnie mieć na polu. Czyli żeby nie było wstydu, wiadomo, jakieś tam lekkie niedociągnięcia mogą być, ale nie to, co się zrobiło z sprzężytem, bo sprzężytem naprawdę była tragedia. Tak, ale wiadomo, Zabrać się dokładnie, no takie życie jest na tej polskiej wsi, na to człowiek nie poradzi. Tutaj poprzeczniaka nie będę chciał być tak ten poprzeczniak cielowy. Pod względem nierówności muszę chyba tu, albo trochę piachu wziąć, albo troszeczkę tu, nie wiem, zgarnąć tego piachu, wyrównać przykład. Tego nie wiem jak tutaj ogarnąć, ale wiecie, tutaj nie ma tak źle, troszeczkę tam będzie dosiane, to mnie to praktycznie nie rusza. Myślałem tak sobie na spokojnie, czy mam w ogóle jest sens po bez orkowcu jechać wolną aktywną, ale tak sobie, o Jezu, stwierdziłem jednak, że chyba drona aktywna jeszcze to bardziej dopasuje, ładnie to domiesza wszystko, no i to jakoś będzie wyglądało, tak, mimo wszystko, ta ziemia będzie lepiej wyglądała, powiem tak, troszeczkę, nie wiem, halogeny mi się jakieś światło łączyły, czy ja nie wyłączam ich, bo tam się palą. Akumulator się nie wyczerpie. Chyba. W naszym. Patrzcie, halogen jakieś mi się włączymy teraz. Mam problem z wyłączeniem tych halogenów, ale o kiego grzyba chodzi, to ja. Pojedzie, ale ma. Nie będę patrzył się na to, jak wygląda to. Czy mam halogeny włączone, czy nie. Ważne, żeby robota była zrobiona. I. Elegancko, no nie wiem, czy mi tego tej pszenicy wystarczy. Nie oszukujmy się, bo muszę chyba zadzwonić z przedstawiciela właśnie, żeby przywiózł mi kwalifikat tej pszenicy, bo tutaj może być ciekawy. To mam akurat dobrze, bo jest telefon, no nie mam na stanie z tego co wiem. Właśnie pszenicę, ogólnie zboża na stanie, więc nie martw się, przywiozą mi tyle, ile mi będzie potrzebne. Ja miałem tu chyba 600 kg, coś w tym stylu. Hipotetycznie patrzę, no powinno mi tu starczyć, ale zawsze jest ta doza niepewności, jakby tego nie było. No bo tu troszeczkę hektarów w tym kawałku posiadam. Ogólnie jak widzicie, lekko pozmieniałem sobie oświetlenie, to chyba powiedzieć. Możecie napisać ogólnie, czy mam taki kolor pasuje, czy mam powrócić do ustawień poprzednich, które na szczęście mam napisane. I po prostu wrzucić tamte właśnie ustawienia. Czyli to będzie bardziej Wam pasowało. Tak chyba lekko cukierkowane, cukierkowe są cukierkowane takie ustawienia. Nie wiem, no, ja troszeczkę pozmieniać. No ale dziś trochę tak jak się zapędziłem dzisiaj, mówię, no zrobię te ustawienia, ale chyba troszeczkę się zapędziłem niepotrzebnie. Z tego względu, że no jest niedziela, ja chcę się ponagrywać troszeczkę czasu. Znaczy inaczej. Chcę ponagrywać. Dzisiaj będzie to jakoś nagrywane. Bo nie wiadomo co to później będzie mi robotą jeszcze. Bo niestety nie udało mi się w niedzielę zabrać tego siana. Poniedziałek nie wiem. Bo mnie jest nagrywany na zapas. A jestem ciekawy czy to wypaliło mi czy nie. Tak. Ścimy sobie na spokojnie. Miałem ogólnie wziąć sobie fenda. Do tego iż zestawu, ale mówię dobra, wezmę z Fenda, ja go tak przetestuję, to jest bardziej niż to pewne, ja go przetestuję w tym zestawie, no ale jednak dzisiaj z braku, wiecie,
czasu, bo jeszcze nie oglądałem prasy. Miał przyjechać znajomy mi tu pomóc ogarnąć jedną rzecz przy tej prasie, bo jedna rzecz jest taki delikatny mankament, który no jednak nie pozwala mi się cieszyć tą prasą teraz ostatecznie, a to było na początku, tak? Czyli chodzi mi bardziej o taką pierdolę, może powiedzieć w pewnym sensie, ale nazwijmy to, że nie mogę jakoś mocno, tak powiem, jak to powiedzieć dokładnie, nie owija tak ładnie siatką, jak powinna. Czyli tak, takie ładne zbicie powinna mieć i ma, tylko nie jest ta siatka fajnie do niej dolegać. Takie lekkie ciapki były. Na sumie tego nie zauważyłem, na sumie tego nie zauważyłem, bo to jest troszeczkę inaczej było robione. Ale już na tym życie, jak właśnie to po prostu ogarniałem, które widzieliście w poprzednim odcinku, już coś ten mankament miało. Ja powiem szczerze, nie zwróciłem na początku uwagi, ale jak pasowałem te początkowe kulki, które później owijam na sam kontur, które już nie widzieliście, no to przełożyłem właśnie ten mankament. No i znajomy miał przyjechać, bo właśnie taką, może nie taką, taką jednakową kulkę ma, no ale ma coś w tym podobie. Ma chyba tylko 5-letnią, 5 lat starszą, no ale może będzie o tym wiedział, co tam w tej pasie może pod tym względem dolegać. Więc, wiecie, no, jeśli ma się takie możliwości, ktoś może podjechać i zobaczyć, no to ja nie uważam się za jakiegoś mundusia. No i jak najbardziej jest to wskazane, żeby ktoś przyjechał mi doradził, powiedział, może tam jest coś inaczej, siatka trzeba stawić. Wiecie, no każda pasa co inaczej, niby fajnie, niby wiąże, znaczy pewnie wiąże, tylko no, owija siatką, ale mówię, to takie lekkie ciapki, nie chcę tego później, wiecie, spatolić to wszystko, bo to jest cenna pasza, która jest na no, blisko 2 miesiące, no, na 2 miesiące paszy, tak gdzieś wyszło mi w granicach 85 tysięcy litrów paszy. Zaledwie 2 miesiące. To jest to dużo przy tej naszej tutaj wspomnianej hodowli. To mamy no ilości no 160 sztuk. No to trochę jest. Więc nie mogę sobie na to pozwolić, żeby taka, można powiedzieć, w pewnym sensie błahostka sprawiła, że jednak takie ilości paszy, która no, która jest dla mnie bardzo cenna, musiała być, jesteśmy na minusie, gość obsługa maszyn, fajnie, na minusie, widzicie, jesteśmy na minusie, no ale chyba takim łatwo mamy wygrany, nic na to się nie poradzi, nie ma co przeżywać, nie ma co cudować, bo jesteśmy na minusie, nie to nic, ale to przewinijmy, to będzie już na plusie, myślę, że kolejne miesiące już nie będą takim wydatkowym, chociaż nie, no będzie, wiecie, też będzie nielichym wydatkiem, bo jeśli nie pamiętacie, ja miałem siewnik na testy. Miałem siewnik na testy. Nie pamiętam dokładnie. Mesko? Nie Mesko, chyba zapierdolę. Nie pamiętam co to jest. Balkona chyba. Miałem siewnik. No i tak sobie z chłopaczkami dzwoniliśmy. O Jezu. Teraz. No i tak sobie uzgodniliśmy, że kupię ten powystawowy siewnik, tak można powiedzieć. Bo tam już troszeczkę tych etapów obciął. Ja jestem w stanie być kupić powystawowy, przepraszam. Tylko, że tak 15 tysięcy taniej. Powiedzieć, 15 tysięcy mogło być taniej? Czy 10 tysięcy? Nie pamiętam już. Nie liczę, nie pamiętam już dokładnie. Bo to było zgadniane zaraz, powiedzmy, po nie da się, po testach tego siewnika. Więc zobaczymy. Nie bardzo płaci nowy, no ale Falcon nowy no, kosztuje około 8 dych. Około 8 dych. Nie wiem ile będziemy za mleko mieli, no bo tego nie wiadomo jeszcze, bo pieniądze, ceny mleka też różnie się tutaj wahają. Aby nie było. No właśnie, przeważnie tak jest, że w okresie wiosny od maja do mniej więcej września, października, to cena jest obniżona. Nie wiem, czy tam u każdego tak w mleczarniach jest, ale ja mylę mnie w tych, co ja kojarzę, tak przeważnie właśnie jest. Więc no to nie jest legalne oglądać.
No teraz może być tak, że będziemy ten mieli tańsze mleko, więc też jeszcze ciężko powiedzieć, czy mogę sobie tak szastać pieniędzmi. Więc teraz pierwsze co będzie właśnie. Już mogę powiedzieć. Będzie wspomniany siewnik na siewku kukurydzy. Może definitywnie do tamten stare drewniany. Nad tym, że w ogóle już posiadam akurat. No bo za dużo mam jeszcze usług, bo tam teraz ludzie już się zapisują powoli na właśnie na siewku kukurydzy. No i no się okazało, że w tym roku no kuźwa 30. 30, kurwa. Nie no, zero kolego dać. Czy tak powiedzą do siebie? To się okazało. To co lepsze, robiłem 50 km od chałupy. Więc tutaj będę musiał chyba pogadać z braziakiem, żeby po prostu. Czy taką będzie możliwość? Po prostu, wiadomo. Wiadomo, nie będzie robił. No ale po prostu pojechał mi tu ograniał wszystko. No bo tak typowo w Polach ja lubię sam sobie ograniać, nie powiem. Ale tutaj będę chciał bardziej wziąć, podjechał braciaką, czy jakiegoś może no, jakiegoś jednostka po prostu znajdę, jakiegoś miałem, który ogarniętego po prostu, no bo Falcon, co do czego, no to wiadomo, to jest średni za 80 tysięcy. Nie, dobra, nie będę, chociaż dobra, chyba no co, na domu, który to będzie. Dobrze, mój Falcon. Falcona. Dobrze będzie. Cieszę rzędówkę. Więc będę mógł bliżej kogoś nająć, to żeby jeździł, płacić, nie wiem, 50 zł za godzinę, no a jednak tym 6-rzędowym, proszę, zestawem, no myślę, że tak z 2 hektary, około 3 hektary w pewnej zasadzie zacząć na godzinę, więc no 150 zł na godzinę, na 2 hektary, powiedzmy na te 2 hektary na godzinę, to mamy 300 zł. Spalę paliwa za 100. Tak myślę. Jeszcze tak pewności nie mam, bo mówię. Bo siebie tak nie patrzyłem, jak to robiłem. Bo mi to nie było potrzebne. Ale myślę, że mniej więcej za 100. Czyli powiedzmy te 10, 15 zł na 2 hektary powinny spalić. No bo jednak to jest tylko siew punktowy. Na wałku myślę, że no, nie powinno być aż tak chyba źle. To wiecie, teraz jest różnie, jest 150, 200, 220 słyszałem nawet, że da się w kukurydzy. Z abstrakcją w ogóle. No ale nie wiem, to nie mi to wnikać. Jak to tam po prostu to wygląda. Więc ja to takie 150 do 200 zł za hektar. To wszystko zależne, ile będziemy tego mielić. No bo jeśli będziemy mieli tam po 200 brali, no to wiadomo, 300 razy do 200, to mamy 60 tysięcy, no ja bym odeszedł, tak. No i na wiadomo, wiesz, policzyć koszty ropy, policzyć koszty eksploatacyjne, ogólnie maszyny, no wiadomo. Ja też bardziej teraz mam wrażenie, uderzam też w usługówki. Bo jednak, troszkujmy się. Ja nie podam tego klasa kupowałem, czyli wspomnianego Fenda, którego mam na gospodarstwie, no tutaj 165 koni, Fendzik 150, no, żeby po prostu te silniki stały, no tylko wedle mojego opodowania, także powiedzmy, że mnie stać. No nie, po prostu, ja kupiłem to pod usługi, to już było praktycznie, jak kupiłem silnik punktowy, ten mały czterorzędowy. No to już dużo ludzi pisało, znaczy dzwoniło do mnie, że fajnie skosieje i tak dalej tym silnikiem, no to mówię fajnie, pasowanie też fajnie właśnie wychodziło, że pasowanie też fajne pieniążki zarabialiśmy, więc po co ja mam z tego teraz nie skorzystać, tak wiadomo, muszę teraz prawdopodobnie to powiedzieć, no firmę założyć, tak, żeby mnie nie podjebali na skarbówki, no bo wtedy to będzie chujnie zarobek, a może będę dopadł do tego biznesu. No ale wiadomo, na razie nie będę zakładał. Zobaczymy, jak ten rok po prostu sprawdzi. I co do czego, ja sobie będę zatrudniał ludzi na sezonówki, czyli właśnie typowo prasa, wspomniany siewnik do punktowym, być może nawet taki siew, chociaż dużo ludzi już chce siew pasowy. No ja niestety no nie mam takiego zestawu, żeby no, mógł sobie silnik pasowy uciągnąć, ale czy
kiedykolwiek to wleci, prawdopodobnie wleci, no bo pierwsze, ja też mam swoje hektary, które naprawdę też coraz więcej ich dochodzi, tak? To jest po pierwsze. Co mnie bardzo cieszy w sumie, że ja już powolutku to ogarniam, tak? Więc no, nie jest tak źle. Teraz dwóch ludzi u mnie na gospodarstwie przychodzi od kwietnia, więc tutaj też dychę na miesiąc muszą dostać na łapę. Kurwa. Chyba kierownicą teraz tak mam. Więc dychę na łapę muszą dostać. No bo tak mniej więcej powiedzmy, że musi być. No to ogarnięcie wszystko. No to dychę 20 tysięcy już trzeba liczyć na zamian takie wynagrodzenia. Więc no oczywiście na razie bez decydowania, bo tak to będzie prawdopodobnie. Chociaż niepowiedziane jest to. Bo ja się tylko też dowiedzieć, jak to wygląda sytuacja właśnie w skarbówkach, w tym wszystkim. Ale wiadomo, ja patrząc, ja patrzyłem ostatnio. Ile ja wydałem ogólnie na te maszyny i tak dalej. To powiem szczerze, to nie jest nawet te 206 tysięcy, to jest ten ciągnik, który na którym aktualnie jeździmy. Tak? Wiadomo, maszyny maszynami, no ale człowiek też jest potrzebny właśnie, żeby pomógł tutaj ogarnąć te zwierzęta, czy te cielenia w ogóle, no bo wiadomo, jak kapele w polanu, to nie zawsze ojcy są i tutaj dopomogą, tak, bo no, tak żeby to po prostu z tym nie jest. Więc mówię, no 10 tysięcy znajemki wykładam na sztukę, przepraszam, źle zesformułowałem, po prostu na głowę, na dychę, co myślę, że jest naprawdę adekwatną sumą tego, no bo ja wiem, ile ta moja robota kosztuje. Tak samo ja chcę mieć pewnych pracowników. Jeśli ja powiedzmy dam tą dychę na rękę i no, sprawdzą mi się, no to będzie dobrze. Na razie ja wiem, że mam tu pewnych ludzi, których ja znam, prawda? No to myślę tym bardziej. No, ta dycha to musi być, bo to bardziej znajomy przychodzi na swoją żoną do pracy. Wiem, dlatego ten dom, który mieliśmy, ten pierwszy, tam będzie to. Dlatego oni tam będą siedzieli, więc oni też dodatkowo nie będą płacić za żadne wynajęcie, nie będą płacić za żadne ogrzewanie. Ja wszystko pokrywam koszty, więc mnie nie interesuje. Oni tylko mają przyjść i pracować. Jeśli chcą, dla mnie to jak najbardziej pasuje. Dlatego po znajomości troszeczkę jest wyższa stawka, jakby patrząc na życie realne, znaczy no, na inne, powiedzmy, przełożenia, ale no niech na rękę, 20 tysięcy, myślę, że będą mieli fajną robotkę, no bo tak ja w hali udoję, znaczy przepraszam, w robotach mam jedną oboję z robotem, to wiadomo, no to będą tam tylko chodzić, podganiać maszę, więc to nie jest ciężka robota. Tam też się też oboje jest na ośrodkach, więc to też tym bardziej, no ręcznie praktycznie tam tylko będzie podganięcie. Wiadomo, jest to ogólna trochę podganięcia jest, no ale nie przesadzajmy, że tam całego dnia też nie będą siedzieli, bo mnie bardziej chodzi właśnie typowo pod to, żeby ktoś pilnował mi bydła. Wiadomo, ta druga obawa jest na 30 sztuk, a tam jest przewodówka, więc to też tam no nie jest aż tak źle, żeby tam to ogarnąć. Te dojenia, czy właśnie obornik, czy cośkolwiek, no bo wiadomo, tam wyjeżdżacie obowiązką, się wyjeżdża, dziękuję, dobranoc, no ścielić i finito. Podganąć, wiadomo, paszowóz, PTM właśnie i to wszystko. No to jest kit. Ja, co mnie będzie interesowało właśnie, żebym przygotował TM, ten pracownik, czy pracownik, no ten znajomy. Właśnie przygotował właśnie TM. Ja, żebym to ewentualnie, no, jeśli będę miał czas, no to ja obręczę, wiadomo. No ale wiadomo. Z jednej strony ktoś powie, no po znajomości się tak nie robi, nie bierze się, nie daje roboty, no ale słuchajcie, no jak ma chłopak szukać i jeździć za granicę i pracować za tyle samo i za granicą wynajmować dom, to ja wolę mu tutaj dać pełne lokum. Może nie jest perfekcyjne, no nie oszukujmy się, to nie jest perfekcyjne lokum. Ja się z nim znam od x lat już, więc to też w pewnym sensie ja chcę na niego dobrze. Żeby to miał, wiesz, wiecie, no przyjemnie się robiło. Wiecie, on będzie miał dom, ja się dualnie będę miał możliwość to
późniejszym czasie może, jeśli tylko pasa będzie działała prężnie i to wszystko, no to być może i mu postawił tym dom. Tak. Coś w tym stylu. Zobaczy. Na razie nie mówię więcej, bo nie wiadomo, jak to się wszystko ta współpraca ułoży. Ale jestem bez myśli. Więc co? Myślę, że w dzisiejszym odcinku byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, to ciepłe w górę komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się z tego odcinka. Na razie. Cześć.